Czołem, tu Artur Bowsza, życiewnamiocie.pl. W momencie, w którym nagrywam to wideo, jesteśmy świeżo po podróży szlakiem Greenbelo. No i właśnie zacząłem wypakowywać nasze bagaże, kiedy uświadomiłem sobie, że właściwie nie mam pojęcia, ile to wszystko waży. Bo tak naprawdę nigdy nie ważyłem swoich sakw z całego tego ekwipunku. No z wyjątkiem może sytuacji, kiedy lecieliśmy samolotem, ale wtedy po pierwsze mój ekwipunek i ekwipunek Basi były ze sobą wymieszane w pudłach. Poza tym zwracaliśmy raczej uwagę na to, żeby nie przekroczyć limitu bagażu, a nie zwracaliśmy konkretnie uwagi na to, ile ważą konkretnie sakwy, ile ważą poszczególne części tego bagażu. Więc pomyślałem sobie, że właściwie to jest świetna okazja, póki ten cały majdan jest jeszcze niewypakowany, to jest świetna okazja, żeby nagrać takie krótkie wideo, sprawdzić, ile to wszystko waży i przy okazji pokazać Wam, ile tak naprawdę targamy ze sobą na rowerze, na takiej wyprawie. I w tym celu przygotowałem sobie tutaj taką oto wagę, ale myślę, że na potrzeby naszego małego eksperymentu wystarczy. No i przyszykowałem sobie tutaj cały mój ekwipunek. Czyli ekwipunek, który wisi normalnie na moim rowerze. I tak zaczynając od końca, tutaj na zielono wystają nam dwie sakwy Ortlieb Backroller Plus. I oprócz tych sakw na stoliku tutaj koło mnie leży cała reszta ekwipunku. I zaczynając tutaj po prawej stronie mamy bidony sztuk. Generalnie ich jest 5, z czego jeden jest litrowy, reszta mniejsza. Generalnie przyjmiemy sobie później na potrzeby eksperymentu, że w tych bidonach można zmieścić 3 litry wody. Oczywiście nie zawsze będę jeździł z 3 litrami wody na rowerze, ale tyle możemy tam wlać. 3 litry, czyli 2,5 litrowe butelki. Obok mamy namiot dwuosobowy. Obok namiotu leży te dwie torby tutaj. To jest system toreb na kierownicę. To są w sumie torby bikepackingowe. Ja ich sobie używam zamiast takiej tradycyjnej torby. Bardzo mi się wygodnie sprawdza to rozwiązanie i to wygląda tak, że w tej uprzęży tutaj w drybagu leży sobie mój śpiwór, który normalnie zajmowałby mi 1/3 sakwy. Natomiast w tej dodatkowej torbie, którą się przywiesza z przodu, w tej dodatkowej torbie normalnie spoczywa mój sprzęt fotograficzny. Tutaj jest normalnie aparat, którym w tej chwili filmuję i dodatkowy obiektyw. W tej chwili jest to tylko dodatkowy obiektyw, więc wagę aparatu sobie po prostu doliczymy, bo już wcześniej go ważyłem. No i ostatnia rzecz to ta ogromna torba w ramę. To jest torba firmy Blackburn. Jest naprawdę duża i wypełniona po brzegi różnymi rupieciami, więc domyślam się, że będzie ciężka. No i teraz pytanie, ile tak naprawdę to wszystko waży? Tak jak mówiłem, ja sam tak naprawdę nie wiem, no ale możemy obstawiać. Ja obstawiam, że powiedzmy 25 kg to jest takie max, którego myślę, że raczej nie przekraczam. Natomiast no, zobaczymy sami. I teraz zaczynamy ważenie od... Zaczynamy ważenie od najcięższych, myślę, części ekwipunku, czyli od sakw. Na początek sakwa, która normalnie znajduje się z prawej strony. Ja tutaj podnoszę wagę dyżurną sakwę prawą. No i zaczynamy ważenie. Sakwa prawa 5,45 kg. Po sakwie prawej pora na sakwę lewą. Zapinamy naszą wagę. Zerujemy licznik. Proszę bardzo, licznik jest wyzerowany. No i lecimy z tematem. Ta sakwa jest dużo lżejsza. 3,65 kg i nie powinno nas to dziwić, dlatego że w tej sakwie brakuje czegoś bardzo istotnego. Jestem po wyprawie i w sakwie nie ma jedzenia. Dlatego na koniec tego filmiku zrobimy taką
szybką, spreparujemy na szybko taką paczkę żywności na jeden dzień wyprawy, powiedzmy, i dodamy sobie to po prostu do wagi całego ekwipunku. Skoro mamy ze sobą dwie sakwy, to możemy zająć się tą wielką i ciężką torbą. Uwaga, uwaga, 2,70, tylko 2,75, wow, tylko 2,70 kilograma. Powiem wam, że troszkę mnie to zdziwiło. A więc mamy pierwszą małą niespodziankę. Załatwiliśmy torbę w ramę. Dalej ważymy torbę, pierwszą z toreb na kierownicę. No i teraz sobie wyzerowaliśmy wagę. Podnosimy sprzęcior i waga pokazuje nam 1,95 kg, czyli poniżej 2 kg, całkiem nieźle. Następna w kolejce jest ta torba. I tutaj najpierw zważymy sobie torbę z tym drugim obiektywem, który jest już w środku. To jest 1,30 kg i do tego wyniku będziemy musieli dodać wagę aparatu, który ważyłem wcześniej i ważył 0,75 kg, czyli zapisujemy sobie taki oto wynik. Został nam jeszcze namiot, czyli dość ciężka bestia. Na pewno będzie tutaj według tego, co piszę na opakowaniu, namiot powinien ważyć 2,7 kg. Zobaczymy, czy tak jest w rzeczywistości. I w rzeczywistości oczywiście tak nie jest. Namiot waży 2,8 kg. I oczywiście zostały nam jeszcze bidony. Nie ma sensu ich tutaj napełniać i ważyć. Wszyscy wiemy z podstawówki, że 1 litr wody waży 1 kg, prawda? Więc dopisujemy 3 kg do listy, zakładając oczywiście, że jedziemy z pełnym obłożeniem wody, co rzecz jasna nie będzie mieć miejsca cały czas. Jedynie na przykład pod wieczór, kiedy tej wody trzeba faktycznie dużo zatankować. I teraz, tak jak mówiłem, została nam jeszcze jedna dość istotna rzecz, istotna dlatego, że ciężka, czyli jedzenie. Tak jak mówiłem, sakwa jest po wyprawie, więc jedzenie jest opróżnione. Natomiast ja na potrzeby tego filmiku tak na szybko spreparowałem taką listę, małą listę artykułów spożywczych, które mogłyby się znaleźć w tej sakwie, gdybym akurat na tą wyprawę wyruszał. I teraz, co ja tu przyszykowałem? No po pierwsze, tu jest taka całkiem spora... O. Tutaj jest taka całkiem spora kubka różnych kaszek instant, różnych jakiś tam sos do makaronu, parę takich przekąsek. Przekąsek na szybko, przekąsek na czarną godzinę, które po prostu warto mieć w sakwie w razie, gdyby nam jedzenia gdzieś tam mimo wszystko zabrakło. Tutaj jest parę przekąsek batoników, czyli szybka dostawa cukru, parę batoników. Tutaj mamy chleb na śniadanie i do tego chleba masło orzechowe. Tutaj mamy nasz obiad, fasolkę w puszce. Mamy też zdrową przekąskę w postaci jabłuszka. Mamy pożywny, dobry kefir. I mamy paczkę makaronu, który sobie też możemy ugotować na obiad, na kolację. Ja to wszystko schowam po prostu do worka. Będzie szeleściło przez chwilę, ale inaczej się nie da. I taką właśnie paczkę z żywnością sobie za chwilę zważymy. I przystępujemy do ważenia. Zobaczymy, ile nam tutaj wyszło. 2,75 kg, czyli nie tak dużo. Dobra, sprzęt mamy już zważony, więc teraz pora na małe podsumowanie. Najpierw powiemy sobie, jak obciążone są poszczególne części roweru, a potem zsumujemy to, żeby sprawdzić, ile to wszystko razem waży. I tak, na bagażniku, czyli na tyle roweru, mamy dwie sakwy, mamy namiot i oczywiście uwzględniamy tutaj też jedzenie. I to wszystko waży nam 14,65 kg.
na kierownicy, czyli na przodzie roweru, na kierownicy i na widelcu łącznie. Mamy uprząż ze śpiworem, mamy torbę ze sprzętem fotograficznym i mamy dwa bidony, które łącznie zawierają litr wody. I to wszystko daje nam równe 5 kg. Dalej mamy jeszcze środek roweru, tak, czyli ramę. Rama niesie nam torbę Blackburna. W ramie mamy też łącznie 3 bidony, które mieszczą nam 2 litry wody. I tutaj łącznie daje to nam 4,7 kg. Tak więc sumarycznie wszystkie te bagaże, zakładając, że mam na swoim rowerze pełne uzbrojenie, że tak powiem, w wodę, wszystkie bidony są pełne i mam te 3 litry, i zakładając, że mam tyle jedzenia, ile wam przed chwilą pokazywałem, łącznie cały ekwipunek waży, uwaga, uwaga, 24,35 kg, czyli generalnie byłem bardzo blisko, strzelając w 25 kg. Oczywiście w zależności od wyprawy ta waga może się troszkę różnić, ale nie bardzo. Na wyprawę bardziej odległe, w bardziej niedostępne miejsca brałbym po prostu troszkę więcej narzędzi, troszkę więcej części zapasowych, może zapasową oponę. W niektóre miejsca warto wziąć trochę więcej jedzenia. Niemniej ta waga raczej nigdy nie przekroczy na przykład 30 kg. I to jest istotne chociażby z punktu widzenia doboru komponentu, bo czy to obręcze, czy to opony, czy to bagażniki, one wszystkie mają swoje określone parametry nośności. Jak widzicie, z tym ekwipunkiem i z jego wagą nie jest wcale tak źle. Można się spokojnie na długą podróż spakować, zachowując jakieś rozsądne granice wagowe ekwipunku. To by było na tyle. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dokładnie znajduje się w tych sakwach, to i taki filmik pojawi się wkrótce na kanale. Ja tymczasem zachęcam do subskrypcji kanału życiewnamiocie.pl. No i zachęcam do jeżdżenia na wyprawy rowerowe.